Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa serdecznie w kolejnym wakacyjnym odcinku magazynu Zza Kółka. Na początku wakacji w jednym z odcinków mówiliśmy o przygotowaniu auta do wyjazdu na urlop, na wczasy. Mówiliśmy oczywiście o takiej rzeczy jak sprawdzenie ciśnienia w oponach. Jeżeli chodzi o opony, jest to jedna z rzeczy, o którą powinniśmy pamiętać, a o inne zapytam eksperta w tej dziedzinie. Witam Państwa w Emirze. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Sławku, wyjeżdżając na urlop, oprócz oczywistej rzeczy jak sprawdzenie ciśnienia w oponach, co jeszcze powinniśmy sprawdzić właśnie w ogumieniu? No to piąte koło, czyli zapas, oczywiście ważna rzecz. Może być tak, że jeździmy kilka lat i nie złapiemy żadnej gumy, ale przy takim wyjeździe na urlop możemy kapcia złapać i w tym momencie zapas jest jak gdyby bardzo potrzebny, żeby samemu sobie poradzić na trasie. Oczywiście jest asystans, możemy czekać godzinami zanim przyjadą, zabiorą, naprawią, natomiast trzeba liczyć bardziej na siebie i wtedy się skróci czas dojazdu do miejsca docelowego. Zapas jest różnie umiejscowiony, czy to w bagażniku, pod podłogą, czy ewentualnie całkowicie na zewnątrz, pod samochodem, w różnych miejscach. Należałoby to sprawdzić, czy ten zapas ma powietrze, czy on w ogóle jest, bo są samochody, które w ogóle nie mają zapasu. Zastąpione to jest kompletem naprawczym, czyli sprężareczka, jakaś pianka do uszczelnienia tej opony. Są opony Ramflat, na których możemy jechać bez powietrza i wtedy ten zapas nam rzeczywiście w ogóle nie jest potrzebny. Także są różne rozwiązania. Właśnie nawiążę do tych zapasów podwieszanych pod podłogą, czyli one są na zewnątrz, również mają mechanizm spuszczający, podnoszący. Wiele lat nieużytkowania, nie zaglądania do tego może przynieść pewne rozczarowanie w momencie, kiedy złapiemy tą gumę i trzeba wymienić te koło. Oczywiście, będziemy wzrokiem widzieli ten zapas, że mamy, ale nie damy rady go odkręcić, dlatego że jak przezwiało wszystko, to praktycznie nie jesteśmy w stanie ruszyć na drodze sami. Potrzebny jest serwis, który w zakładzie mechanicznym, który to odkręci i poluzuje to wszystko i doprowadzi do stanu używalności, więc to też dobrze było zerknąć wcześniej, przed wyjazdem, czy ten zapas się opuszcza, czy on ma powietrze też i wtedy, żeby sobie poradzić. Sprawdzić również, czy klucz, który mamy do kół, to jest właściwy, dlatego że bywa tak, że mamy stalowe felgi na zimowych oponach i z innymi śrubami. Inne są śruby do aluminiowych felg, w związku z tym możemy mieć dwa różne klucze, także tutaj też ważna rzecz. Druga sprawa, czy jest antywłamaniowy kluczyk, czy on jest sprawny, czy jesteśmy w stanie to poradzić, odkręcić, bo żeby takich niespodzianek na drodze nie było. Tak, bo tak jeden kapeś, niby usterka nieduża, a może tak uprzykrzyć nam podróż. Oczywiście, no będzie co później w domu opowiadać, wspominać później już na wesoło, ale z początku w takich sytuacjach to jest nerwowa sytuacja, w związku z tym, żeby uniknąć tego, należałoby troszeczkę wcześniej się przygotować do tego. Wiele osób wyjeżdża za granicę naszego państwa. Co powinny wiedzieć takie osoby? No na pewno jeśli chodzi o głębokość bieżnika opon, musi mieć około 4 mm głębokość bieżnika przy wyjeździe za granicę, bo służby drogowe w innych krajach, szczególnie w Niemczech, są bardzo rygorystyczne, więc żeby nie wyszło na to, że mamy przygotowane pieniążki na wczasy, na urlop, a trzeba wydać niemałe pieniądze na zakup nowych opon, bo bywały takie sytuacje, znamy przykłady, ludzie wracali właśnie z tych czasów i opowiadali, jakie przygody mieli, więc w tym momencie należałoby o tym pamiętać. Poza tym większość przepisów, jeśli chodzi o ogumienie, jest zbliżona do naszych, także nie mamy czym się martwić. Jeśli głębokość bieżnika jest wystarczająca i sprawdzone, że te opony nie mają jakichś ubytków na bieżniku, czy nadcięć na bokach opon, są bezpieczne, w związku z tym na pewno nikt nie będzie nas się czepiał za granicą. Wspomniał Pan o rygorystycznych przepisach niemieckich. Pamiętam naszą jedną rozmowę, w której wspominał Pan, że
Również kontrole właśnie drogowe w Niemczech sprawdzają, czy te opony, które mamy założone, są właściwe, właściwy indeks mają prędkości, nośności, dostosowany do tego auta i taki indeks, jaki producent przewidział do tego samochodu. Tak, no w tej chwili myślę, że większość serwisów, dobierając opony dla klienta, wiedzą i pamiętają o tym, więc powinni dobrać właściwą oponę do danego samochodu już tutaj w Polsce. Właśnie biorąc pod uwagę to, że gdzieś przy wyjeździe za granicę, żeby ten klient nie miał problemów jakichś właśnie z typu, tak jak pan wspomniał, indeksem szybkości czy nośności. Uczulam tu w szczególności samochody typu van, jeepowate wszelkiego rodzaju. No bus to jest oczywista sprawa, że literka C musi mieć, więc te rzeczy takie podstawowe muszą być spełnione. W większości to jest w homologacji samochodu w Polsce kupionego w salonie i zgodnie z tym, jeśli założymy te opony, na pewno kłopotów nie będzie. Tak, no powiedziałem o tym w związku z tym, że no wiele osób, no niestety to oczywiście wiąże się z kosztami, prawda, bo opony w jakimś samochodzie z dużym indeksem są droższe od tutaj tych słabszych. No z tego tytułu też niektórzy mogą się pokusić o założenie opon teoretycznie niedostosowanych do swojego auta. Tak, tak bywa, tak. Natomiast w tej chwili już te ceny aż tak drastycznie różne nie są, więc myślę, że każdy z klientów raczej się zgodzi na to, żeby po prostu dołożyć parę złotych, ale mieć właściwą oponę i żeby bezpiecznie podróżować. Bo to się wiąże oczywiście z bezpieczeństwem przede wszystkim. Oczywiście nie wszystkie auta mają w wyposażeniu seryjnym pełne koło zapasowe, czy też koło dojazdowe. Dużo aut w tym momencie jest wyposażonych w te zestawy naprawcze, o których pan wspominał. W jakich sytuacjach te zestawy się przydadzą, a w jakich no, zupełnie nie zdadzą rezultatu? Oczywiście, jeśli jest jakaś mała dziurka, gwóźdź w las, wylas, przecięcie nieduże, to oczywiście ten zestaw naprawczy, który mamy w samochodzie, czyli tą sprężareczkę i tą piankę, możemy użyć i do najbliższego punktu wulkanizacyjnego jesteśmy w stanie dojechać. Natomiast jeśli mamy czy duże rozcięcie, gdzie ta pianka wycieknie, sprężarka nie da rady napompować, czy mamy wyłamaną felgę, czy zgiętą tak, że duża dziurka jest i nieszczelność, w związku z tym już ta pianka nie pomoże, że ani sprężarka, ani pianka, więc w tym momencie albo ktoś pomoże jadący podobnym samochodem, mający takie koło, albo po prostu już wtedy asystans, telefon, zasięg i wtedy możemy coś poradzić. Oczywiście każdy taki zestaw ma swoją instrukcję obsługi. Ogólnie jak się używa takich zestawów? Sprężareczka jest na pewno na 12 V, w miejsce zapalniczki wkładamy i na tych instrukcjach jest pokazane połączenie tej sprężarki z pod ciśnieniem wpompowuje tą piankę do koła razem z powietrzem. I oczywiście po napompowaniu tego koła tym powietrzem i tą pianką należy od razu przejechać niezbędny odcinek, czyli gdzieś tam około 10-15 km, żeby ta pianka się rozłożyła po całej oponie, po całej feldze i wszystkie te mikropęknięcia, czy tą dziurkę przy okazji zaklei i pozwoli nam dojechać do celu i tam już możemy naprawić takie koło. Z punktu widzenia serwisu opon, którego pan szefuje, jaki jest proces naprawy takiej opony i czy jest taki sam jak zwykłego kapcia? No nie, troszeczkę jest trudniej umiejscowić przede wszystkim to uszkodzenie tej opony, bo może być taka sytuacja, że my umyjemy tą oponę od środka z tej pianki, to jest właściwie sztuczna guma, i po napompowaniu nie pokazuje nam, w którym miejscu jest ten otwór i w tym momencie no, nie jesteśmy w stanie zlokalizować, w związku z tym nie wiemy, gdzie naprawić. Więc naszym sposobem takim to jest z powrotem montujemy te koło, no i musimy tydzień, dwa pojeździć, aż zacznie powoli spuszczać te powietrze i wtedy dopiero w tym kole jesteśmy w stanie umiejscowić dziurkę. Dlatego też niektóre serwisy nie podejmują się napraw nawet tego typu opony. Mówią, że to już jest opona zniszczona, natomiast nie do końca to prawda. Także tam trzeba trochę popracować, dłużej to może potrwać, ale jest to do zrobienia, do naprawy.
Czy ta pianka w sprayu, te uszczelniacze, bo to, pytam, czy nie szkodzą czujnikom ciśnienia powietrza, które naprawdę w wielu autach w tej chwili są montowane? No, przy czujnikach to w sumie głośno o tym się nie mówi, ale może być, jeśli ta pianka ma uszczelnić całość i felgę i oponę, w związku z tym i ten otwór, który jest odpowiedzialny za czytanie ciśnienia w kole, może również być zaklejony tą sztuczną gumą, tą pianką. W związku z tym taki czujnik później trzeba było jakoś oczyścić, żeby doprowadzić do używalności, ponieważ może błędnie wskazywać, wręcz w ogóle nie wskazywać ciśnienia, jakie mamy w kole. Nie wiem jak pan, ale ja jestem przekonany, że prawdziwe koło zapasowe, chociaż dojazdowe, chyba lepszy jest od tych wszystkich zestawów. No my wiemy o tym, że to jest najlepsze opcjonalnie, natomiast no, czas jest taki, gdzie coraz więcej tych aut jest bez tego koła. Oczywiście w krajach, gdzie jest bardziej rozwinięta mobilna wulkanizacja, czy ewentualnie te ubezpieczenia assistance, szybko działające, to jest wtedy nieuciążliwe dla użytkownika i to zgoda. Natomiast w Polsce, u nas jeszcze to jest tak troszeczkę pod znakiem zapytania. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Tak jak państwo usłyszeli z ust specjalisty, zachowując te podstawowe zasady, jeżeli chodzi o ogumienie naszego auta, myślę, że wtedy bezproblemowo nasza podróż skończy się szczęśliwym i powrotem. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny magazyn, może w mniej wietrznej pogodzie, już za tydzień.